Wędrując po tatrzańskich szlakach, aż po piętro Halne, naszą uwagę na pewno przykuła wysoka roślina o mało efektownych kwiatach. Jest to ciemiężyca zielona. Ciemiężyca rośnie w Tatrach wręcz masowo, szczególnie jako element dzieł roślin nadpotokowych. Jest rośliną silnie trującą ze względu na obecność w jej tkankach różnych alkaloidów, m.in. weratryny i protoweratryny. Mają one działanie odstraszające np. na owady i pajęczaki. Niegdyś używano ciemiężycy do zwalczania pcheł, wszawicy, świerzbowca, a przez krótki okres była wykorzystywana także jako składnik do zwalczania stonki ziemniaczanej. W medycynie ludowej powszechnie wykorzystywano ciemiężycę. Jakkolwiek dla niedoświadczonych osób zbieranie fragmentów tej rośliny może być fatalne w skutkach. Dawki o działaniu leczniczym są bliskie wartościom toksycznym. Według niektórych teorii wywar z ciemiężycy używanej powszechnie w starożytności jako lekarstwo był przyczyną śmierci Aleksandra Macedońskiego, zwanego Wielkim. Dziękuję za uwagę.